Witajcie. Jest 3 listopada 2022 roku. Jesteśmy w Książnicy Podlaskiej na wystawie obrazów profesora Jerzego Konstantynowicza pod tytułem Ja wam pokażę. Prezentujemy krótki wywiad z artystą oraz nasz subiektywny odbiór zebranych tutaj dzieł sztuki. Pan profesor jest lekarzem, człowiekiem sztuki oraz aktywnym naukowcem, więc nasza rozmowa z pewnością będzie ciekawa. Dobry wieczór. Jest z nami profesor Jerzy Konstantynowicz. Chciałem też przywitać właśnie profesora. Miło mi bardzo. I znajdujemy się na wernisażu sztuki naszego profesora. I chciałbym zapytać o początki pana twórczości. Kto się do tego przyczynił, że pan zaczął malować? Zapytałeś tak, jakby to był ten wernisaż, oznaczał koniec czegoś, bo sięgamy do początków. Jak zwykle, tak jak metaforycznie, jak ze skrytymi objawami choroby, początków się nie pamięta. Więc jak napisałem w pewnej notce od autorskiej, skrojonej na ten wernisaż, na to wydarzenie, rysowałem, malowałem od zawsze, tak jak pamiętam, bo potrzebne mi to było dosłownie jak tlen. I chyba w jakiś sposób taki organiczny, no, somatyczny, potrzebowałem tego. I niekoniecznie kojarzyłem to z talentem, tylko z potrzebą bardziej. Więc początki, nie wiem, to późny ogólniak, coś takiego. Nawet profesjonalnie się tym miałem zajmować, bo składałem jakieś papiery do uczelni artystycznej w Gdańsku, ale tu historia zamierzchła. Potem niestety udało się zostać medykiem. Ktoś w szkole się przyczynił do tego, że pan zaczął w ogólniaku malować? Nie, w żadnym razie. Myślę, że to jest spontaniczna sprawa, tak jak każdy odkrywa w sobie coś. Szkoła to jest ostatni jakby impuls w ogóle. O, nie chcę to powiedzieć, że każda szkoła, w sensie edukacja, ona idzie obok i równolegle. Nie pamiętam jakichś ani wzorców. Podobała mi się zawsze sztuka, jak oglądałem. Byłem pod wrażeniem albo byłem onieśmielony do granic zachwytu tym, co widziałem w czasach, a były to czasy bez internetu, co widziałem w encyklopediach, albumach malarskich, tak wtedy niedostępnych. No, mówimy o zamierzchłych czasach. Moi drodzy, ja mam trochę lat tak naprawdę, tylko tak młodo wyglądam. Chodzi o to, że szkoła nie jest, nie w moim wypadku w każdym razie, pewnie się ma jakieś wzorce nauczycieli lub też mistrzów, a ja nikogo takiego nie miałem, po prostu bawiłem się rysunkiem. Owszem, w rodzinie moi bracia też rysowali. To było coś, co było naturalne, każdy inaczej. A potem właściwie zacząłem czynić to jedynie dla rozrywki, pasji, spełniania takich potrzeb chwilowych, wypełniania czasu. A teraz tego czasu mi bardzo brakuje na rysowanie i malowanie. I wyprzedzając wszelkie spekulacje, pytania, ja uznaję siebie za samouka, utożsamiam się ze sztuką amatorską. Co z tego wyjdzie? No nic nagannego w takiej identyfikacji, że to jest sztuka amatorska, ale nic w tym nagannego, ale sądzę, że daleko mi do profesjonalnej sztuki, ze względu na warsztat i w ogóle. Chcieliśmy zapytać panie profesorze, ponieważ chcemy dla też młodych medyków, którzy są studentami wszelkich kierunków i którzy też duża część ich rysuje, maluje, jakby pan profesor mógł powiedzieć swoje pierwsze odczucia przed pokazaniem po prostu szerszej publiczności tych swoich prac i tego, jak tacy ludzie powinni podchodzić do tego? Dobre pytanie, szczerze mówiąc, bo maluje się, żeby pokazywać coś. No, tytuł tej wystawy, przewrotny dość tytuł, ja wam pokażę, zawiera w sobie pewien rodzaj zagadki, bo zależy bardzo od akcentu, czy też emocji, czy intonacji w wypowiedzeniu tego zdania, w artykułowaniu tych słów. Otóż trzeba w sobie znaleźć to pewnie to coś. Ja wam pokażę. Ja tak autoironicznie nazwałem tę wystawę, bo właśnie pomyślałem sobie to samo. Co tu zrobić, żeby pokazać, a jednocześnie nie być jakimś zarozumiałym, bo to się kojarzy nieuchronnie z jakimś ekshibicjonizmem. No ale rysujemy dla siebie, do szuflady, tak można. Możemy też rysować dla kogoś prywatnie, a możemy wreszcie pokazać to szerszej publiczności. Możemy malować, rysować, tworzyć na zamówienie. No wszystkie te formy, czy formuły raczej są obecne w życiu, nazwijmy to, artystów. Jak ludzie rysują, tworzą coś, to pewnie powinni odważyć się to kiedyś komuś pokazać. Nie bać się, z pewnością nie mieć zahamowań, no bo ktoś, jeśli to obejrzy, może odnieść wrażenia odmienne od naszej samokrytyki na przykład. Ja miałem taką fazę, bo zdawałem sobie sprawę i zdaję sobie sprawę, że maluję, rysuję, coś tam tworzę, ale czy to jest warte pokazania? Wyręczyła mnie w tym Książnica Podlaska, ponieważ
wynaleźli mnie, dostrzegli. Za sprawą pewnych jakichś tam drobnych obecnych w domenie publicznej, chociaż jest mnie bardzo mało w domenie publicznej, zadbam o to, żebym nie nadużywać jakby i wizerunku. I to jest rodzaj stylu, podejścia, powiedzmy, sposobu na życie. Ale skoro mnie wynaleźli, no to odważyłem się to pokazać. I tak doszło do tej wystawy w sposób, w sensie takim organizacyjnym, czy logistycznym i ludzkim. A samo pokonanie, czy wybór tych obrazów, czy tego malarstwa, czy no to był to, czym dysponuję. No i jak ktoś maluje z młodych ludzi, rozwija się, czuje, że musi, powinien znaleźć sobie ten taki zbalansowany, tak sądzę, to taką radę bym dał, zbalansowany, taki wyważony stosunek do swojej sztuki, do dzieł i powiedzieć, a może komuś to pokażę, może zaistnieje. Kwestia trafienia na adresata, prawda? Można coś pokazać w wąskim gronie znajomych, wtedy wszyscy pochwalą. Uważajcie na fałszywych pochlebców. A można to pokazać komuś obiektywnie i poddać się krytyce. Krytyka jest zawsze bardzo ważna. I naprawdę równie ważne jest w oglądaniu czegoś takiego. Podoba mi się albo nie, nie akceptuję, albo nie podoba mi się. To jest naturalne podejście. No, tak zwiedzamy muzea czy inne rzeczy. Albo czasami przemawia przez nas zazdrość. O, ja bym namalował lepiej. Bywają i takie rzeczy. Pomysły. W mojej głowie są różne pomysły i to jest coś, co jest jednostkowe. Pomysły, ścinki wyobraźni, jakieś fragmenty. Z tego się rodzi coś większego. No, ja mam specyficzny sposób malowania czy rysowania, że nawarstwiam, kombinuję, jedno wynika z drugiego, a logiki w tym żadnej. Wspomniał pan profesor, że księżnica pana odkryła. Czy w takim wypadku ci młodzi ludzie też mogą w jakiś sposób pokazać się bardziej księżnicy, żeby ona też ich w miarę konstruktywnie skrytykowała? Nie wiem. Młodzi ludzie mają różne inne fora, w tym również internet, inne studenckie jakieś platformy w rozumieniu pomieszczenia, organizacje, miejsca związane z życiem akademickim do pokazywania, niekoniecznie księżnica. Księżnica też mnie nie odkryła, tylko zostały odkryte, że się tak wyrażę, nieco wcześniej, bo już parę obrazów było pokazywanych na paru wystawach. No, jeśli... Wiemy, że także pojechały one do Francji, było parę wystaw też poprzednie, natomiast tak wywnioskowałem z tego, co pan profesor powiedział teraz po prostu. No bo fakt... Słusznie przyznaję, bo jest to pierwsza indywidualna wystawa, powiedzmy, o takim zasięgu. No, kilkanaście obrazów jednego autora to jest zawsze budujące, rajcuje, to jest coś, co z czym trzeba się, materia, z którą trzeba się jakoś zmierzyć, no, bo przychodzą ludzie i ja to sam się prezentuję, nie mam wsparcia. To nie jest zbiorowa wystawa, gdzie jest coś między różnymi dziełami innych twórców. Na takich też bywałem. I w tym sensie odkryła mnie księżnica, że tutaj, w takiej skali, powiedzmy, i na tak długo, przez miesiąc, po raz pierwszy wystawiam. Gdy tymczasem wcześniej bywały na aukcjach, coś tam się sprzedawało nawet i pokazywałem swoje obrazki w kilku miejscach. Młodzi studenci, na przykład, którzy mają talent, to moje życzenie, czy wręcz nie tylko rada, ale jakby takie zachłanne życzenie, to powinni pokazywać się, bo ja bardzo, bardzo, i wiem, że tacy są. Mógłbym nawet ich wymienić, jednego znam z imienia i nazwiska, świetnie maluje, świetnie. I tak sam siebie pyta i innych, czy to jest dobre, co on robi. No właśnie takie sprawdzanie się. No pewnie skazany jest na otchłań artysta, który myśli, pięknie mi to wyszło, jestem zachwycony. Chociaż nic złego w tym, że jeśli się lubi swoje dzieło. Ja z reguły mam taki stosunek obojętny, maluję coś, zakończę, patrzę, no, dziwne. To jeszcze ja bym miał takie pytanie. Dlaczego pozostawia pan swoje obrazy do luźnego odbioru, a nie wplata ich w kontekst? Odpowiedź jest, nie jest skomplikowana. Po prostu tu nie ma żadnego spoiwa ani wątku łączącego, nawet jeśli są motywy podobne. Fakt, pytanie jest dobre, gdyby to była tematyczna wystawa. Na zadany temat bym coś zrobił, ale tutaj, jak zauważyłeś, nic nie łączy tych obrazków. W sensie nie ma jakiejś nici, czy spoiwa, czy jakiejś takiej przewodniego motywu. Nie ma czegoś w tym rodzaju, więc pozostaje tylko nieobciążająca, luźna, swobodna interpretacja. Pozostaje coś w rodzaju takiego niewymuszonego odbioru, krytyki, doznania estetycznego. Niech sobie każdy myśli, co chce. I to jest takie fajne. No, czasami nazywam, ale większość tutaj obrazów, mimo że jakiś motyw ma, zawiera lub też realny, figuratywny, no to jest, czy surrealistyczny nawet, no to jest bez tytułu. Niech sobie każdy dobiera tytuł. Niektóre z nich były wyraźnie na zamówienie, jak to Black Violin. Musiałem szybko na pewną uroczystość pewnym moim przyjaciołom coś namalować. On jest z kolekcji prywatnej. Dlatego to jest
mozaika. To jest taka kolekcja, która nie ma spoiwa i nawet techniki są podobne, tylko że rozmiary i tak dalej. Warto zauważyć, że czasami w muzeach, jak widzimy obrazy o jednakowym formacie na przykład, to wydaje nam się, że to jest taka zaplanowana sztuka. Być może tak jest, a ja tutaj poddaję się wszelkiej, co napisałem zresztą wyraźnie w komentarzu od autorskim, poddaję się takiej swobodnej ocenie audytowi publiczności. Bardzo to lubię, a niech sobie myślą ludzie, co chcą. I rzeczywiście to nie ma żadnego przymusu interpretacyjnego czy jakiegoś tam głębokiej analizy. Nie nadaje znaczeń też, no bo nawet jak jest tytuł, to można sobie to zreinterpretować, przetworzyć. To jest taki język tradycji, taki, jakich go używa wielu malarzy, artystów, czy rysowników, czy plastyków, ale zawsze po mojemu. To mogę powiedzieć, że tylko moja ręka i mój mózg to namalowały. Bardzo mi się spodobało pana porównanie do pokoju, do wystawy jako do domu i oprowadzanie po różnych pokojach. I chciałem zapytać w takim wypadku, jak bardzo ta sztuka znajduje odzwierciedlenie w panu? Czy są to takie bardzo głębokie emocje, czy jednak na zasadzie, tak jak pan profesor to ujął wcześniej, małych pomysłów, idei, które wpadały? To drugie, zdecydowanie. Rzeczywiście jest to rodzaj takiego flow, jak się żyje normalnie, właśnie jak się korzysta z mieszkania własnego. Ta metafora była o zwiedzaniu cudzego mieszkania i zachwytach albo jakichś tam odczuciach, jak ktoś nam coś pokazuje, nowo wymalowaną ścianę czy piękne meble, to wtedy, jeśli widzimy to po raz pierwszy, mamy wrażenie czy impuls taki do od razu narzucający pewien rodzaj oceny albo wrażenia albo doznania, ale tak w ogóle jeśli porównywać to, co tutaj mam do mieszkania mojego, to właśnie jest takie przemieszczanie się od miejsc bardziej otwartych po intymne, ciemnych, jasnych. Wędrówka faktycznie, ale jakaś tam zamknięta, no właśnie, zamknięta do obszaru czy też granic mojej wyobraźni. Nie, wyobraźnię to ja mam bez granic właśnie, ale do obszaru moich zdolności, dyspozycji takich warsztatowych również, przecież zaznaczyłem, że to warsztatowo jest takie średnie. No i tak może być średnie, moim zdaniem. Ale też może być to odzwierciedleniem emocji z całą pewnością, no bo maluję z jakiegoś powodu. Mam wiele przemyśleń, jeżeli to jest zabawa z kolorem, no to przypadkowo nie dobieram. Nie myślę z reguły, że chciałbym, jakie miałoby to wyjść. To tak jak się nie myśli, idąc z przedpokoju do dużego pokoju, do salonu, włącza się telewizor, jak ktoś ma, czy taką, a nie inną muzykę, nie? To też możemy tak porównać. Czy też raptem jesteś głodny, idziesz do lodówki, do kuchni. No, mieszkanie. No i taka jest ta tutaj moja twórczość, tak to nazwijmy. Też ona jest więcej tu spontaniczności niż wyrachowania. Reportaż przygotowany dla słuchaczy Radio Supła we współpracy z młodym medykiem, którego serdecznie pozdrawiamy. Na reportażu był obecny Piotrek i ja, Ksawery.